MKS Grudziądz nadal w wyśmienitej formie. Tym razem na własnym boisku wygrywa z Szczypiorniakiem Olsztyn 27-22. Spotkanie wygrane, ale tu trochę widać, jest pan nerwowy. No nie można, gdyby to piłka ręczna była spokojną dyscypliną, to trenerzy nie by byli potrzebni. Nie no, sama gra i to, co się działo na boisku, potrafi doprowadzić do palpitacji serca, to jest normalne. Nie widziałem jeszcze trenera, który stoi spokojnie z boku ławki i patrzy, chyba że to jest mecz do jednej bramki. Tutaj się nie da po prostu tego robić. Jak pan podsumuje dzisiejsze spotkanie? No spodziewaliśmy się walki, ale nie sądziłem, że ostatnie minuty będą decydowały o zwycięstwie. Może byłoby łatwiej, gdybyśmy to, co mieliśmy w pierwszej połowie, wykorzystali chociaż w 50%, to pierwsza połowa byśmy prowadzili z dwoma bramkami, trzema i może by było łatwiej na w drugiej połowie. Ale to z jednej strony dobrze, że chłopacy nie odpuścili, wytrzymali to presję wyniku i wolę zwycięstwa i dociągnęli to do końca. Zdecydowany lider jak do tej pory pozostaje niepokonany. Zwycięstwo i komplet 20 punktów w klasyfikacji generalnej mówią same za siebie i opisują tegoroczne przygotowanie drużyny do sezonu. Siatkówka już te ostatnie minuty to już była lekka przewaga, więc widać było, że chłopacy grają na taką zwłokę. No, czy ja wiem, do końca to nie jest tak powiedziane. W piłce ręcznej 2-3 bramki przewagi to nie jest mecz wygrany. To jest po prostu, można to stracić 15-20 sekund i trzeba to pilnować mecz wyniku do końca. Jak dalszy sezon? Jak tutaj sytuacja się przedstawia? No, mamy następny mecz w Kartuzach. Na pewno też nie będzie łatwy, bo coraz trudniej się nam gra. Każdy chce wygrać z liderem i pokonać go. I na pewno łatwe zawody nie będą. Za 2 tygodnie ostatni mecz u siebie z Wybrzeżem Gdańsk. Oby tak było dalej, bez kontuzji i wygrywane mecze. Oczywiście plan minimum? No jest osiągnięty, no pewnie, że jest osiągnięty. Sam nie myślałem, że dotrwamy tak daleko bez porażki. I ta ścianka trochę pomogła, tak? No na pewno pomogła i kibice pomagają przede wszystkim, o tym też trzeba pamiętać. Następne spotkanie wyjazdowe w Kartuzach, a już kolejny mecz w Grudziądzu 13 grudnia o godzinie 17. Grudziądz zmierzy się z Wybrzeżem Gdańsk. Kolejne spotkanie na wyjeździe, tak? Tak, jedziemy do Kartuz. U siebie mecz 13 grudnia o godzinie 17 z Wybrzeżem Gdańsk.